A wszystko z potrzeby serca. Wolontariat. Na pewno nigdy nikomu nie staramy odmawiać się pomocy i zawsze, jeżeli ktoś oczekuje tego od nas, to w jakikolwiek sposób staramy się mu pomóc. Biorą udział w akcjach krwiodawstwa, udzielają w schronisku dla zwierząt, zabezpieczają różne imprezy, jak na przykład Orszak Trzech Króli czy festyn z okazji Dni Rodziny. Tak działają koła młodzieży. Działalność 15 jest bardzo widoczna u nas w szkole. Oprócz tych akcji rutynowych, takich regularnych, uczestniczymy w wielu akcjach organizowanych jednorazowo w naszym mieście. Pomaganie albo jest modne, albo oczywiste. Ostródzka młodzież w tradycyjny sposób podchodzi do tematu, tak jak przyjęto przed laty. Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła taką decyzję w 1985 roku. Jest to dzień, w którym możemy podziękować wszystkim ochotnikom działającym bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka, na rzecz zwierząt, ale również w szeregu kwestiach, które dotyczą też rozwoju zainteresowań młodzieży, chociażby w jednostkach kultury. Powiatowa uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza na stałe wpisała się w kalendarz starostwa. W okresie przedświątecznym stanowi szczególny powód do wspólnego spotkania. Święta Bożego Narodzenia to taki czas, gdzie każdy z nas się staje trochę lepszym, więc to dobry czas, żeby w jakiś sposób pomóc innemu człowiekowi. I dzisiejsza gala poświęcona wolontariuszom ma na celu podziękowania tym ludziom, że cały rok pracują, że są, że szukają możliwości pomocy innemu człowiekowi. Wolontariusze pomagają z niekrytą przyjemnością młodszym kolegom. To są dzieci ze szkoły specjalnej, tam im wychodzimy, pomagamy odrabiać lekcje. W tamtym roku organizowaliśmy imprezę sportową, żeby się z nimi zintegrować. Oraz osobom starszym. Sama rozmowa sprawia, że tej osobie jest weselej, bo niekiedy są to osoby samotne, które naprawdę dużo przeszły. Są nad wyraz aktywni i nie narzekają na nadmiar obowiązków. Urząd Marszałkowski dostrzega zaangażowanie wolontariuszy, wsparcie jest i zawsze będzie. Środki, które przeznaczamy, są na konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadania rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim. Chcemy, żeby zorganizowane były wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariatu i to się co roku dzieje. Oraz chcemy wesprzeć przede wszystkim organizatorów wolontariatu, ponieważ to zadanie zostało wypracowane z organizacjami pozarządowymi, że z poziomu województwa jakby wspieramy organizatorów wolontariatu. Wolontariuszom należą się podziękowania, a nam przyda się refleksja nad słowami Jana Pawła II. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.